czołem. Dzisiaj będą klimaty meksykańskie. Będziemy robić guacamole, co dosłownie oznacza sos awokado. Podobno początkami sięga jeszcze czasów azteckich, a ja powiem tylko, że oprócz tego, że ślicznie wygląda, bo jest taki zielony z jaskrawymi kawałeczkami papryczki chili, taki jest zdrowy, bo zawiera rekordową ilość witaminy E, czyli owoc numer jeden dla kobiet. To jest witamina młodości. Zaczynamy. Będą nam potrzebne 3 dojrzałe awokado, 1 papryczka chili, pęczek kolendry, możecie zastąpić pietruszką, pół limonki, również można wziąć cytrynę, 2 ząbki czosnku, oliwa z oliwek, troszeczkę pieprzu i troszeczkę soli. Zaczynamy. Awokado kroimy na pół i wydrążamy środki. Pestki zostawiamy. Pestki a propos podobno są bardziej nawet zdrowe niż samo awokado, więc można sobie zetrzeć na tarce tak troszeczkę i gdzieś tam podsypywać do różnych innych dań. Gotowe. Teraz rozgniatamy awokado widelcem. Tylko nie kupcie czasem takich drewnianych awokado, które jeszcze są niedojrzałe. Awokado też są dosyć drogie, ale często są wyprzedaże. Te na przykład kupiłam za -50%. W Ameryce, w rejonach, gdzie awokado jest drogie, czy ktoś sobie nie może pozwolić, to oni ten sos uzupełniają majonezem. Ale no to nie jest taka najzdrowsza forma. Chyba, że zrobicie domowy majonez, który również mam na swoim kanale. Jednak proponuję kupić awokado po prostu w korzystnej cenie, w korzystnym okresie. No dobra, teraz kroimy kolendrę. Jeżeli ktoś nie ma kolendry albo nie lubi, można zastąpić jakąś inną zieloną częścią, którą lubicie. W ogóle pamiętajcie, że cały czas można kombinować, dodawać, możecie jakiś polski wynalazek tutaj dodać, zrobić na swoją własną modłę. Myślę, że absolutnie nic się nie stanie. Liczy się zabawa. Okay, mamy to do rozgniecionego awokado. Wysypujemy pokrojoną kolendrę i wyciskamy czosnek. Chyba, że ktoś idzie na randkę, to można wtedy czosnek pominąć. I bierzemy się za papryczkę chili. Pamiętajcie, że najostrzejsza część to są pestki, także wystarczy je wywalić. Ja się wahałam z tą papryczką, ponieważ mam małe dziecko, ale okazało się, że nie jest taka ostra. Jeżeli wyrzucimy pestki i pokroimy papryczkę, naprawdę jest ok. Patrzcie, jak to teraz ślicznie, ładnie wygląda. Nie, no musi być ta papryczka chili. Wyciskamy sok z połówki limonki albo cytryny, kto co lubi albo ma. No i zobaczcie, co się tutaj dzieje, jakie kolory, jaka po prostu ogromna przyjemność dla oczu. Mieszamy to wszystko, doprawiamy, posolimy, popieprzymy, zalewamy oliweczką i gotowe. A ja Wam życzę smacznego i do zobaczenia w następnym odcinku.